zasady się zmieniły. Istnieje cienka linia między dobrem a złem. Wysyłają nas prosto w ciemność, byśmy ją znaleźli. Centrala do dowódcy 6. Cel w dużym domu. Możecie go zlikwidować. Brawo 6. Zrywam łączność. Uwaga! Nr 6-4, zielone światło. Mam chemiczna wyciekła na świat. Format przyjęto. Ostrożnie, wróg atakuje cywili. Uciekajcie stąd! Brudzimy sobie ręce, żeby świat pozostał czysty. To nasza misja. Twoja drużyna? Dawni towarzysze. Brudzimy sobie ręce, by świat pozostał czysty. To nasza misja. No, moja jest nieco inna. Hej, cześć, mam system Akler Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym filmie mamy nieco grubych kilka informacji, ponieważ mamy trochę informacji na temat Modern Warfare, mamy oczywiście trochę informacji na temat Koda 2020, oczywiście robione poprzez Treyarch, mamy też informacje na PS5 i tak dalej, także naprawdę jest tego sporo. I pewnie się dziwicie, czemu ten tytuł tak wygląda, a nie inaczej, i czemu widzieliście tak naprawdę większe cały trailer Modern Warfare. No, dziś jest 30 maja. Jak ktoś nie wie, co to jest za data, prawdopodobnie większość z was tutaj wie, ponieważ wy oglądacie, wy śledzicie ten kanał. Także 30 maja jest oczywiście rocznica Modern Warfare, tak jest. Dosłownie rok temu, 365 dni temu został zapowiedziany Call of Duty Modern Warfare. 30 maja właśnie 2019 roku była taka zwana zapowiedź, zresztą jak widzieliście trailer, naprawdę. I to jest jeden z najlepszych trailerów oczywiście w Call of Duty, jak nie jeden z najlepszych trailerów w świecie gier, w gamingu, także nie zanudzając i do rzeczy, pierw zacznijmy od Duo. Tak jest, Duo się pojawiło, dosłownie niespodzianka wyniknęła od prosto od Infinite War, dosłownie ja się tego ani trochę nie spodziewałem. Dajcie znać, czy wy się spodziewaliście, lecz Duo w końcu jest w grze i w ogóle to jest naprawdę śmieszna data, ponieważ jest to piątek, wczoraj był w piątek i nagle tak z dupy 29 maja, boom, Duo się pojawiło w grze, jakby nikt tego się dosłownie nie spodziewał. Każdy myślał, że Duo właśnie dopiero wyjdzie w czwartym sezonie, jako że wiecie, tu już praktycznie nic nie ma w tym trzecim sezonie do roboty, prawda? Więc tak to wygląda, Duo w końcu jest i ja osobiście jeszcze nie nagrałem, więc powiedzmy nie mam mojego doświadczenia, mojej opinii, ale już się wiele razy wypowiadam na temat Duo, jest to bardzo fajny, dynamiczny trip. Powiedzmy nie masz czwórek, nie masz trójek, jest masz to Duo, więc polegasz na koledze, kolega polega na tobie i w tym działa właśnie cała adrenalina tej całej gry, tak? Więc tyle się wypowiem na tę chwilę, jak już zagram, powiem się więcej prawdopodobnie w przyszłych filmach. Tak, szczerze, Duo, bardzo pięknie, w końcu już nie będzie nikt narzekał, że Duo nie ma w grze, dobra. Kolejna informacja, między innymi 3 czerwca, jak już wiem, zaczyna się czwarty sezon i tutaj informacja powiedzmy kanałowa, między innymi będzie ogromny jeszcze film właśnie do wtorku, przynajmniej są takie plany, że właśnie mamy kilka ciekawych informacji na temat właśnie wszystkich powiedzmy pozytywnych oraz 100% potwierdzonych rzeczy, które będą w oczywiście sezonie czwartym. Ja już tutaj robiłem jeden film, który z grubsza pokolorował większość informacji, lecz jest sporo znowu w plikach w grze znalezionych informacji o mapach oraz operatorach i tutaj wam dam taki mały sneak peek, między innymi znaleziono Woodsa, przynajmniej imię Woods w plikach w grze. Jak wiecie, Woods prawdopodobnie będzie w Call of Duty 2020, jako że będzie to nawiązywało do Black Opsa, wiadomo, 5, cokolwiek to będzie, prawda, Cold War, Wietnam, więc Woods, nie wiadomo, czy to jest Woods z serii Black Ops, czy to jest po prostu imię Woods danego operatora, który będzie w czwartym sezonie. Jest szansa, że to jest właśnie Woods z Black Opsów, w Modern Warfare będzie w serii w Warzone, prawda? Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale w Blackoutie, zanim Modern Warfare wyszło, był w postaci Preordera był właśnie Kapitan Price w serii Black Opsa. Jak wiecie, Black Ops do Modern Warfare dosłownie nic nie ma do siebie, nigdy nie miał, tyle że właśnie były takie rzeczy, że mieliśmy bohaterów
w trybach multiplayer z innych Call of Duty, prawda? Jak już mówię tutaj o Kapitana Price'ie, pamiętacie, że w Blackoutie właśnie był dodany Kapitan Price, co w ogóle nie ma żadnego sensu, prawda? Kapitan Price w świecie Call of Duty Black Opsa nie ma to żadnego sensu, także tutaj by mogła się zdarzyć ta sama rzecz, czyli byśmy mieli Woodsa w ogóle z serii Black Ops w Modern Warfare, wiecie o co chodzi, aby promować, czy to był pre-order, czy to wiecie, był jakiś właśnie teaser do naszego Call of Duty, które, no już bądźmy szczerzy, prawdopodobnie się dopiero ukaże w czerwcu i to właśnie data, ponieważ jest bardzo to prawdopodobne, że właśnie będzie to początek czerwca od razu po czwartym sezonie, ponieważ jak wiecie, lub bądź nie wiecie, teraz właśnie się dowiecie, jeśli nie wiecie, jest to właśnie nowa informacja na temat PS5. PS5 zostanie zrewilowane właśnie w okolicach 3-4 czerwca, więc szykujcie się na to, 4 czerwca, dokładnie czwartek, o godzinie 22, mogę się tu mylić godzina, ponieważ tutaj przekręcam to na czas Polski, więc coś właśnie w tych godzinach, jeszcze wam tutaj poinformuję was prawdopodobnie na Twitterze lub w kolejnym filmie, będzie reveal PS5 i jak wiecie, kolejne Call of Duty będzie na Next Gena, więc na nowego Xboxa, Xbox Series X oraz PS5, więc strzelamy, że właśnie po właśnie PS5 reveal lub podczas będzie właśnie ukazany Call of Duty 20/20, ponieważ mamy kolejne w sumie dowody, które się razem jakby łączą w tą akcję. A więc jeśli pamiętacie, kiedyś w Call of Duty właśnie zanim w ogóle Black Ops 4 wyszedł, był kolejny pre-order, powiedzmy taka mała nagroda do Black Ops 3, a więc gdy kupiłeś Black Ops 4, zamówiłeś powiedzmy zanim w ogóle wyszedł, czyli przed październikiem, prawda? Dostawałeś bonus w Call of Duty Black Ops 3 w postaci właśnie kilku ciekawych mapach. Nie wiem, czy pamiętacie, był to Jungle, był to Firing Range i kilka ciekawych map. Pamiętacie? Slums. I tak, mamy plotkin, że w Black Opsie 5, cokolwiek to będzie, mają się pojawić te same mapy. Tak jest, jakby ten sam pack prawy, ponieważ będziemy mieli Jungle, Firing Range oraz Nuketown. Te trzy mapy mają się znaleźć w właśnie Black Opsie 5 / Vietnam / Cold War i tak dalej. Wiecie o co chodzi, jeszcze tutaj nie znamy oficjalnie, także mogę to te Call of Duty nazwać jak tylko chcę. Tak czy inaczej, do sedna. Chodzi o to, że właśnie te mapy były już remasterowane, prawda? I jak Treyarch by miał coś ponownie remasterować, to by musiał to pokazać naprawdę porządnie, wiecie, w właśnie postaci Next Generation, czyli wiecie, w kolejnej konsoli generacji. I strzelamy, że jeżeli jest taka duże prawdopodobieństwo, że PS4 zostanie pokazane 4 czerwca, wiecie, cały wygląd i tak dalej, wszystkie dane techniczne, ponieważ wiemy, znaczy już znamy te dane techniczne, lecz o wiele więcej mamy się dowiedzieć i właśnie strzelamy, że też po prostu Treyarch będzie na tym powiedzmy evencie i nam pokaże po prostu cały reveal Black Opsa plus do tego zremasterowane mapy, ponieważ jak już wiem, zremasterowanie ponownie zremasterowanych map to trochę nie ma sensu, prawda, więc by musieli naprawdę pokazać, o patrzcie, te mapy wyglądały tak w Black Ops 4 na takim silniku, o te mapy wyglądają tak w postaci nowej generacji Xbox Series X oraz PS5, wiecie o co chodzi, więc to są po prostu wszystko spekulacje, lecz to są powiedzmy wiarygodne plotki i Nuketown, patrzcie, Nuketown był w każdym Black Opsie, Black Ops 1, Black Ops 2, okej, Black Ops 3 trochę się przejadł, Black Ops 4 był trochę zmieniony, plus do tego mieliśmy Rusków, prawda, klimat rosyjski, więc prawdopodobnie i w Black Opsie 5 będzie po prostu kolejny Nuketown, więc no co tu dużo mówić, Firing Range jest to klasyk z Black Opsa 1 oraz Jungle, w sumie też z Black Opsa 1, chociaż Jungle powiedzmy był już, jak już mówiłem, w Black Opsie 3 jako pre-order i był w Black Opsie 4 jako remaster, więc mamy w sumie sporo tych samych map, jakby ja jestem spoko za remasterami, ale ważne, żebyśmy mieli jak najwięcej też map nowych. I żeby tutaj nie było, że ja tutaj tylko mówię o mapach, ja nawiązuję właśnie wszystkie fakty oraz łączę wszystkie szczegóły, które mogą się stać, czyli PS5 reveal, kod reveal, oczywiście nie mamy żadnego jeszcze trailera, plus do tego właśnie te wszystkie plotki, które krążą i które są powiedzmy dosyć wiarygodne. I w sumie wracamy na stare śmieci, między innymi Modern Warfare jest właśnie teraz Double Exp, tak, on trwa do wtorku, więc naprawdę jeżeli jeszcze nie skończyłeś Battle Passa, proszę skończ go, ponieważ masz teraz podwójną okazję, podwójnie szybciej zdobędziesz PD na broń, PD na postać, więc szybciej zrobisz oficerskie ranki, ponieważ jak już mówiłem, sezon nadchodzi już grubymi krokami, oczywiście we wtorek z 2 na 3 oczywiście czerwca, ponieważ wiecie, u nas jest jakby, u nich będzie północ, u nas będzie 8 rano, środa, więc powiedzmy 2 lub 3 czerwca będzie to właśnie nasz sezon 4, który przynosi naprawdę sporo kontentu, ja się już naprawdę nie będę czekać, mam nadzieję, że to będzie najlepszy, najbardziej udany właśnie sezon w tutaj Modern Warfare w całorocznym kodzie. Tak, szczerze, dziękuję bardzo wam za oglądanie, sorry, że dzisiejszy film był tak chaotyczny i wczoraj nie było filmu, prawdopodobnie jutro też niestety nie będzie filmu, lecz w poniedziałek szykuje się właśnie coś ciekawego lub wtorek, powiedzmy chcę zrobić to przed czwartym sezonem filmu właśnie, który w sumie podsumowuje moje całe spekulacje na temat czwartego sezonu i tak dalej, więc będzie oczywiście subskrybuj kanał, chcesz otrzymać, będzie naprawdę sporo kontentu do pokolorowania wraz z całym PS5 reveal kodem 2020 oraz ogólnie
gry w gamingu, ponieważ będzie sporo premier do ogarnięcia, do coverowania. Także subskrybuj, zostaw łapę w górę, naprawdę bardzo mi dużo pomoże. A najbardziej chciałbym podziękować właśnie za wszelki support pod ostatnim filmem, którym oczywiście był to Call of Duty Modern Warfare / Warzone, oczywiście sezon 4 i wszystkie zawarte informacje w tym filmie. Bardzo dziękuję, naprawdę szykuję się niedługo spory giveaway, ponieważ ten kanał naprawdę dzięki wam tutaj jeszcze istnieje, także tak. Tymi wynikami się na pewno podzielę. W przyszłości już były takie filmy, naprawdę one się pojawiają rzadko, ponieważ no, myślę, że one są po prostu zbyt, powiedzmy, nudne do oglądania i tak dalej, ale no, to jest, powiedzmy, inny film na inny dzień, na inny temat, także dziękuję wam za wszelki support, tak jak już mówiłem. To, co tutaj ja robię z wami i gram i oglądam i oczywiście montuję te filmy i wrzucam te filmy i przekazuję wam te informacje, naprawdę sprawia mi sporo, powiedzmy, spore zaangażowanie i tak dalej, więc bardzo dziękuję wam, naprawdę nie jestem w stanie jak bardzo wam podziękować, także jak rozumiem, szykuję się giveaway, sorry za rozgadanie, jak rozumiem, to jest w ogóle inny temat na inny film, niektórzy z was, powiedzmy, was to gówno obchodzi, z czego wam, oczywiście to wszystko rozumiem, także dziękuję, no i co, do usłyszenia w kolejnych, na razie, McLear out. A business trip. How's your team? Some old comrades. I've got a fire team. Inbound onto your position. They better be good. They are. Bravo 6. Going dark.